Dla Wrocławia mecz piłkarzy Śląska z Budućnością Podgorica jest wydarzeniem historycznym, ponieważ Śląsk debiutuje w elitarnej, prestiżowej Lidze Mistrzów. Ale jak wypadnie, jest to wielka niewiadoma zarówno dla kibiców w całej Polsce, jak i Wrocławiu, ponieważ Śląsk jest drużyną po przejściach. Po zdobyciu Mistrzostwa Polski zespół opuściło 11 zawodników, w tym tak ważni, kluczowi dla zespołu jak Piotr Celeban, Jarosław Fojut, Dariusz Pietrasiak, Łukasz Madej czy Sebastian Dudek. To efekt polityki oszczędnościowej klubu. Śląsk ma problemy finansowe, mimo że jego współwłaścicielem jest jeden z najbogatszych Polaków, Zygmunt Solorz. W klubie próbuje się stworzyć budżet około 30-milionowy, przy czym na razie właścicielom, czyli władzom Wrocławia i Zygmuntowi Solorzowi, do zamknięcia budżetu brakuje około 20 milionów. Z tego względu wprowadzono politykę oszczędnościową i cięcie kosztów. Zrezygnowano i nie przedłużono kontraktów z kilkoma, w sumie z 11 piłkarzami, po to, żeby zaoszczędzić właśnie na ich pensjach i kontraktach. W Śląsku niestety niektórzy rezerwowi zawodnicy, nie mający wpływu na grę zespołu, zarabiali około 30 tysięcy miesięcznie. Dlatego też transfery przed Ligą Mistrzów nie powalają na kolana. Śląsk pozyskał za darmo na zasadzie wolnego transferu trzech zawodników. Rezerwowego obrońcę Zagłębia Lubin Marcina Kowalczyka, stopera Ruchu Chorzów Rafała Grodzickiego oraz skrzydłowego Podbeskidzia Bielsko-Biała Sylwestra Patejuka. To w jakim stylu, w jakiej formie jest Śląsk, jest wielką niewiadomą, ponieważ wrocławianie rozegrali zaledwie w okresie przygotowawczym zaledwie jeden sparing we Wrocławiu, to tylko z trzecioligową Ślęzą. Wcześniej trenowali na zgrupowaniu w Chorwacji, gdzie mieli bardzo silnych rywali, m.in. Lokomotiv Moskwa prowadzony przez Slavena Bilicia czy Slovan Bratysława. Trener Orest Lęcyk największe problemy ma ze zestawieniem linii obronnej. Odeszło czterech obrońców, w tym trzech stoperów i w meczu z Budućnością Podgorica Lęcyk ma duży problem, ponieważ nie może wystawić też nowego stopera Rafała Grodzickiego, który musi pauzować za czerwoną kartkę, jaką otrzymał kiedyś grając jeszcze w europejskich pucharach w barwach Ruchu Chorzów. Dlatego w meczu Ligi Mistrzów w barwach Śląska na stoperze zagra dwóch bocznych obrońców. Prawy Marcin Kowalczyk oraz lewy Mariusz Pawelec. W napadzie Śląska wyjdzie prawdopodobnie Łukasz Gikiewicz, napastnik silny, dobrze grający tyłem do bramki, przepychający się z obrońcami, ale bardzo strzelający bardzo mało bramek. W ciągu dwóch sezonów gry w Śląsku zdobył tylko 4 gole. A rywal Śląska Budućność Podgorica mimo to będzie zespołem w zasięgu wrocławian. To drużyna, której w 80% właścicielem jest miasto Podgorica, a prezesem klubu jest równocześnie prezydent Podgoricy. Co ciekawe, Budućność ma fanatycznych, skrajnie prawicowych kibiców, którzy są nazywani barbarzyńcami i potrafią na swoim stadionie naprawdę wprowadzić niesamowitą atmosferę. I co jeszcze ciekawsze, kibice, czyli barbarzyńcy, mają 2% udziałów w klubie, czyli są w pewnym sensie współwłaścicielami swojego ukochanego klubu. Jeśli chodzi o potencjał piłkarski, przed meczami ze Śląskiem z Budućności nadchodziły informacje, że klub będzie wyprzedawał swoich najlepszych zawodników, bo w ten sposób buduje niewielki budżet, ale w ostatniej chwili okazało się, że cała siła Budućności skierowana jest na Ligę Mistrzów i rywalizację ze Śląskiem. Wszyscy najlepsi piłkarze, między innymi dwaj napastnicy, Androwicz i Radonicz, którzy strzelili w Lidze Czarnogórskiej ponad 20 bramek w sezonie, zostają i Budućność chce walczyć ze Śląskiem o awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Mimo to, mimo zmian w składzie, to jednak Śląsk jest faworytem tego dwumeczu, ale wszystkie prognozy i tak zweryfikuje boisko.